Wołkowycki, kierownik reprezentacji Polski, jeszcze nie trener, ale poczekamy chwilę. Panie Andrzeju, jak sytuacja z tym bałaganem włoskim, który tu zastaliście, czy cokolwiek się poprawiło? No może nie bałagan, po prostu ktoś z federacji, z organizatorów włoskiej federacji nie do końca wie, jak wyglądają dni podróży siatkarzy, dużych facetów, którzy muszą jeść. Na lotach krótkich nie ma obiadów w samolocie, na dworcach, gdzie mamy przesiadki godzinne, mamy czas na kawę, może jakąś małą kanapkę tylko. No i po przyjeździe, no niestety, nie dostaliśmy nic jeść. Trenerowi powiedziałem, że to może znajdźmy jakąś restaurację i wszyscy pojedziemy do restauracji i zjemy. No wytłumaczono mi, bo nie wiedziałem o tym, że od 15 żadne restauracje nieczynne są we Włoszech, siesta czy coś w tym stylu, także nie mogliśmy nigdzie iść. Na bieżąco tutaj nam zorganizowali jakieś tosty, owoce, jogurt, także było średniawo, ale kolacja była już normalna po treningu, także problemów już większych nie było od wieczora. No tak, jedzenie i hotel, powiedzmy, na poziomie średnio dobrym, w każdym razie akceptowalnym, no ale troszkę mniej akceptowalna hala treningowa. Jak tutaj sytuacja wygląda? Dokładnie tak. No, mieliśmy wieczorem trening w dniu przylotu od 18 do 20. No niestety hala bardzo stara, szatnie tylko do przebrania się, prysznice nie do użytku, bo chyba nikt nie chciałby się w takich warunkach kąpać. Także chłopaki zabrali rzeczy i kąpaliśmy się w hotelu. Temperatury plus 35, zachód słońca akurat na ścianie, gdzie są potężne szyby. No ale po naszych negocjacjach obiecano nam, że zasłonią nam te okna. Ponoć wstawili również klimatyzatory przenośne. Nie wiem, czy to coś da, bo kubatura duża. Zobaczymy na dzisiejszym treningu. Wiele pan już rzeczy widział jako człowiek, który jeździ z reprezentacją. Czy to jest coś wyjątkowego, zaskakującego w ogóle? Nie, no zdarzały się mankamenty. No zawsze będę mówił, oprócz Polski, gdzie organizacja jest na najwyższym poziomie, wszędzie zdarzają się wpadki organizatorów. Tak było w Ottawie, tak było w Sofii. Tutaj również nie tylko hale, nie tylko jedzenie, ale również na przykład poprosiłem o bilety dla drużyny, dla rodzin, żon, dziewczyn. Obiecano w pierwszy dzień, że dostaniemy 20, na drugi dzień powiedziano nam, że nie dostaniemy ani jednego. Wysłano mi maila z linkiem do strony, gdzie można kupić bilety. Po zalogowaniu się okazuje się, że na finał na przykład biletów nie ma. W związku z tym miałem farta, że odprawę miałem po tej wiadomości, na odprawie z organizatorami powiedziałem: wszystko świetnie, chętnie byśmy kupili te bilety, skoro nie dajecie, tylko że ich nie ma. A chcemy, żeby nasze rodziny były na finale, jeżeli takowy będziemy grali. Po negocjacjach dostaliśmy na każdy mecz po 15 darmowych biletów. Czyli sukces reprezentacji Polski pierwszy, mały. No próbujemy, walczymy. Oczywiście to nie są jakieś wymyślne nasze prośby, żądania. To takie naturalne, uważam.